Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie. Jednak co brew robi z człowiekiem lub brak tej brwi, ale dzisiaj taki dzień będzie sotem. Dzisiaj wstałam o wiele wcześniej niż zazwyczaj wstaję. Wysłałam analizę kolorystyczną do klientki, ogarnęłam już sobie. Odpisałam też kilka maili, wrzuciłam content na Instagrama. Odpisałam też na chyba kilka tam maili, coś tam na Instagramie też zrobiłam. Zmontowałam 40-minutowego vloga, który widzieliście pewnie przed tym vlogiem i jak tutaj siedziałam, to dobre pół godziny masowałam się tymi kulkami, także tak mówię, mogę słuchać, za dużo tam do edycji, do cięcia nie mam, więc w międzyczasie mogę siedzieć tutaj przymasować, więc to robiłam i zjadłam sobie jeszcze paczkę borówek. Ja ostatnio właśnie kupuję borówki, to trafiam na same takie mega, mega słodkie. Nie chciałam się jeść śniadania, ale czułam, że mi tak burczy w brzuszku, więc tak sobie właśnie siedziałam, tak pół godziny się malsowałam. To są te kulki z TK Maxx, co wam ostatnio pokazywałam i zauważyłam, że one jakby najlepiej się je, najlepiej się nimi masuje, kiedy się masuje jakby w tą stronę. Patrzcie, jak zasysa. Zasysa oko. Ale właśnie to jest taki najlepszy kierunek, czyli to jest bardziej takie dla mnie gabinetowe, jakby ktoś stał za nami i właśnie, wiecie, na zabiegu kosmetyczko na końcu jeszcze takie, wiecie, masaż, drenaż i do góry i w ogóle wszystko. No ale samemu też sobie to można... O, dziwnie tak przy oku. Dziwnie to wygląda patrząc na siebie w kamerze. Także tak się tutaj masowałam. Ja zawsze jestem wielozadaniowa. Jak można robić dwie rzeczy jednocześnie, no to dlaczego nie? Tylko czasem mi tak wejdzie tutaj pod włos. Ale w międzyczasie jeszcze załatwiłam sobie receptę i zrobiłam do odbioru moje leki na tarczycę, bo jak ostatnio właśnie byłam w Polsce, to mi endokrynolog właśnie przepisała dodatkowe jeszcze tabletki, te same co biorę, tylko wyższą dawkę i po prostu brałam tak na zmianę, że jeden dzień jedna dawka, drugi dzień druga dawka i właśnie wczoraj się zorientowałam, że mi brakło tych tabletek, ale właśnie wysłałam zamówienie na następne tabletki, te takie normalną taką dawkę, więc jutro powinnam mieć do odebrania, także muszę sobie to po prostu przypilnować, żebym miała. Ale jestem bardzo ciekawa właśnie, jak za jakiś czas pójdę do endokrynologa, bo właśnie będę w Polsce, to chciała bardzo iść na badania do lekarza i jestem ciekawa, jakie będą miały te wyniki, bo tak czuję się ogólnie dobrze, ale myślę, że mogłabym czuć się lepiej, a jednak jak są dobrze dopasowane dawki leków, zwłaszcza na tarczycy, gdzie tu chodzi o hormony, no to naprawdę no jest mega różnica, także chciałabym wiedzieć właśnie, jak to tam u mnie wygląda. Po nocy też się fajnie tak pomasować. Więc teraz sobie chyba pójdę zrobić śniadanie, bo jestem mega, mega głodna. Ogólnie chciałabym dzisiaj jeszcze posprzątać cały dom i zrobię to bez problemu, bo jak sobie zjem na spokojnie, coś tam sobie włączę, a widziała... Inaczej, dzisiaj miałam plan taki, że mówię do Andrzeja, słuchaj, ja sobie po prostu będę leżała dzisiaj, w sensie w piątek, cały dzień pod kocykiem, bo jest nowy sezon Pracujące Mamy, a to są odcinki chyba tam pół godziny, ileś tam, ja po prostu wy wyjdziecie z domu, a ja tu pod kocka właśnie śniadanie. No nie, jednak stwierdziłam, że może w międzyczasie gdzieś sobie oglądałam ten serial, bo chciałabym właśnie pogarnąć jak najwięcej rzeczy przed weekendem. I u nas jest zazwyczaj tak, jak chodzi taki podział obowiązków, no to jesteśmy tak równo dosyć podzieleni, że ja robię to, ty robisz tam, to nie jest tak, że ja robię wszystko. Tak naprawdę to patrząc na godziny pracy, to myślę, że pracuję nawet więcej. Więc u nas ten podział obowiązków jest taki naprawdę równy, ale że mam taki vibe i też jestem przed okresem, czyli mam taki, nie że PMS, tylko ja zawsze przed okresem mam taki vibe na sprzątanie, ale to jest chyba normalne, bo gdzieś słyszałam, że to jest taki syndrom właśnie gniazda, że się sprząta i w ogóle, więc po prostu korzystając z tego, że chce mi się, mam ochotę i czuję, że mnie tak nosi, lepsze to niż PMS, to po prostu stwierdziłam, że też posprzątam właśnie łazienkę, bo u nas zawsze Andrzej sprząta łazienkę, ale mówię, posprzątam cały dom, ogarnę cały dom, wyjęłam też sobie te, wyjęłam sobie pałki z kurczaka, wczoraj wieczorem, żeby mi się, tu się cały czas nogę sobie masuje, wyjęłam wczoraj wieczorem pałki z kurczaka, żeby się rozmroziły, dzisiaj je po południu zamarynuję i jutro będą na obiad właśnie z ziemniaczkami i z kolesławem, który ostatnio kupiłam, bo akurat datę ważności jeszcze będzie miał taką, że tam będzie można zjeść, także czeka ten kolesław, nie mogę się już go doczekać tak naprawdę, ale też myślę, że jutro wam ponagrywam vloga, bo
mamy właśnie w planach jechać do Garden Center i ogarnąć kilka nowych rzeczy na ogródek, bo tam musimy parę kwiatków kupić i tak dalej, a pomyślałam, że to będzie o to coś fajnego. I te okulary, co też Wam pokazywałam vlog wcześniej, te z TK Maxa, to chcę je jednak wymienić, bo one nie do mnie pasowały do tyłu. One w sklepie wyglądały inaczej, jak chodzi o kolory tych szkieł, niż tak wiecie, w domu na żywo normalnie. One są po prostu za ciepłe. To jest niby rose gold, ale z taką mega bursztynową nadrzynie poświatą, tylko po prostu bursztyn z rose gold. Także mam rachunek zostawiony, więc je sobie chcę wymienić, byłoby idealnie, gdyby jednak te drugie też, co Wam pokazywałam na vlogu, były jeszcze dostępne, no ale jak nie, to sobie po prostu albo oddam, albo wymienię coś innego. No okulary chyba można wymieniać, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej, czy to nie wiem, to nie wiem. No nie wiem, także zobaczymy. Więc no... też już jedno pranie jeszcze rano zrobiłam, pogoda jest beznadziejna, jest po jakieś 8 stopni, już naprawdę liczyłam, że będzie piękna pogoda, będzie super fajnie, póki co nie zapowiada się, ale wiecie jak jest, pogoda nieraz pokazuje, że będzie padać, a nieraz nie padało, więc wyjątkowo wybitnie dziwny jest teraz ten okres, jak chodzi o pogodę, co nie jest fajne, bo było parę dni ciepło, a teraz znowu tak, że no jest zimno. Jest po prostu zimno. Ja siedzę teraz w domu i mam, pomimo, że siedzę w takiej bluzie, to mam włączone ogrzewanie. Właśnie siedziała w jakiejś zmarzlinie, żebym jeszcze bardziej się załatwiła. Absolutnie nie. Także nie pamiętam, ile lat wstecz był też taki okres, żebym właśnie końcem kwietnia, bo to nagrywam też jest koniec kwietnia, żebym ja włączała ogrzewanie w domu. No nie pamiętam. Kanapeczki zrobione. Och, już nie mogę czekać, aż je wsunę. W międzyczasie był też pan listonosz, który przyniósł moje zamówienie z eBaya. Pokazywałam Wam właśnie tą odżywkę białkową, że sobie mieszam właśnie z jogurtem kokosowym i z owocami. Tak właśnie też myślę, czy może sobie robić takie też szejki proteinowe, coś takiego właśnie do picia. Jakoś tak mam ochotę właśnie ostatnio na więcej owoców, więc bardzo dobry. To jest smak właśnie, czekajcie, gdzie to jest ten smak? O tak, tutaj jest Double Rich Chocolate. Nie wiem, 25-7 funtów chyba za nią dałam. Ale jest naprawdę przepyszna, z jogurtem tym właśnie kokosowym, smakuje jak taki właśnie słabszy Nesquik, coś pysznego, ale właśnie myślę, że z mlekiem i z jakimiś owocami, może z masłem orzechowym też byłoby to dobre, także te odżywki białkowe są mega. Też miałam raz chyba Vanilla Cupcake, ale nie mogłam jej właśnie znaleźć, bo chciałam zamówić dwie, nawet po prostu wsadzić do szafy, żeby poczekała. No ale była tam. Pewnie na Amazonie by ten drugi smak też był dostępny, ale ta jest naprawdę przepyszna. Tak oglądam właśnie te pracujące mamy. To jest 7 sezon finałowy. I tak mówię, kurde, skąd znam tą torebkę? Nie wiem, czy wy też tak macie, że oglądacie coś, nie wiem, w telewizji i na przykład widzicie opakowanie produktów, które też znacie, czy jakieś torebki, czy cokolwiek, to od razu przyciąga to bardziej Waszą uwagę, bo często właśnie no, w telewizji jest tak ogólnie, że nie może być takiego, nie wiem, lokowania produktów i tak dalej, jeśli oczywiście to nie jest takie, wiecie, świadome lokowanie, po prostu reklama, ale nawet często oglądam, nie wiem, powiedzmy Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler i tam mówię, o, też mam tą torebkę, o, tam, nie wiem, Obak czy coś, a tutaj patrzę, że torebka z Polen jest właśnie, czekajcie, nie w tej scenie, następnej, wchodzi do domu i Polen, mam tą torebkę, tylko ja mam chyba większą wersję, chociaż teraz nie jestem pewna, bo ona jest w dwóch rozmiarach. Dobra, ostrzegam, by się ktoś coś je czy coś, żeby się tam nie wiem, nie przestraszył i nie zadławił. Dobra, więc dałam sobie tutaj opaskę na włosy, nałożyłam sobie maseczkę od Charlotte Tilbury. O Jezu, uwielbiam ją. To jest taka maseczka, ona ma tylko jedną maseczkę w płachcie, więc jak sobie sprawdzicie na stronie Charlotte Tilbury maseczki, to tylko tam Wam wyskoczy. I to jest taka maska, to jest taka maska, którą ja używam 3 razy. Ona jest sucha, także ja ją daję właśnie na suchą twarz. Tutaj sobie tak delikatnie rozmasuję, żeby tutaj wszystkie te magiczne rzeczy z tej maski wypuścić. I to jest najlepsza maska ever. I skóra po niej jest po prostu przepiękna, to jest taka maska, powiedziałabym, bankietowa. I właśnie stwierdziłam, że jutro chcę sobie nakładać samopalacz, chcę jutro się wypindrzyć. No to też bym chciała mieć ładnie nawilżoną skórę, żeby też, bo ja daję trochę samopalacza, jakby z rękawicy wciskam sobie w twarz.
i stwierdziłam, że do sprzątania może sobie jakąś maseczkę zrobię. Myślałam o tej londyńskiej maseczce. Londyńska maseczka to jest maseczka ta z L'Oreala, nowa w płachcie z kwasem hialuronowym, którą pokazywałam Wam w ulubieńcach marca. Ale bałam się, że gdzieś tam się dopochylać, tu odkurzacz i po prostu zacznie ona mi latać. A ta sobie gdzieś siedziała. Także ona jest fantastyczna. Bardzo ją lubię. Też można kupić w 3-paku. I też bardzo często na stronie ASOS można złapać zniżkę na Charlotte Tilbury albo na Maca, także jak macie na coś ochotę, a macie zniżkę, maila z jakąś zniżką czy z jakąś ofertą, to warto skorzystać. Także mam nadzieję, że nie będzie nikt pukał, żadne listonosze ani nic, bo gdybym tak otworzyła, to ktoś mógłby się przestraszyć. Także biorę się za sprzątanie, a później robię sobie kaweczkę po południu i siadam do pracujących mam. Także multizadaniowość. Skończyłam właśnie tutaj w kuchni ogarniać blaty. Umyłam, wyszorowałam pierwszą gąbką z płynem, później wytarłam na sucho, przetarłam antybakteryjnym, wypolerowałam wszystko tak samo. Teraz te rolety przetarłam i szafki wszystkie wypucowałam. I tutaj rząd nieraz to pokazywałam, ten rabarbarowy antybakteryjny z marki Method, bardzo lubię. Na koniec też zawsze psikam zlew, zostawiam na kilka minut. No. I do czyszczenia tych szafek typu właśnie High Gloss, też właśnie z marki Method, po prostu płyn do mycia szyb. I tutaj właśnie do szafek, najbardziej, żeby nie używać tyle ręczników papierowych, to bardzo mi się też fajnie sprawdzają te takie ścierki, to są takie z mikrofibry, to tak mi się wydaje. Gdzieś kupiłam taki zestaw właśnie do drewna, do szkła. Nie wiem, do czego tam jeszcze, no właśnie w tym, w TK Maxie, ale ogólnie myślę, że ścierki z mikrofibry też się tutaj super sprawdzą. Także to od razu idzie do prania i idę teraz wycierać kurze w domu. Przetrę też okna przy okazji i biorę się za łazienkę, bo odkurzę i umyję podłogi na końcu. Łazienka wypucowana, rąk już nie czuję. Także tylko teraz odkurzam i biorę się za mycie podłóg, ale czas mam dobry, jestem w szoku, że się ze wszystkim wyrobię. Ale tutaj dwie fajne rzeczy, jeśli chodzi o sprzątanie łazienki. Z marki Method właśnie ten płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej. Wystarczy spsikać, ja tak zawsze hojnie psikam, zostawiam to sobie na kilka minut i pierw to jakby przecieram, szoruję gąbką i od środka po prostu zmywam wodą, a od zewnątrz no pierw gąbką szoruję. Może nawet nie, że szoruję. Używam gąbki, a później po prostu przecieram ręcznikiem papierowym na sucho. I to jest świetna rzecz. I tutaj te obie rzeczy można kupić w Tesco. Z tej marki. Ale to jest marka właśnie, która jest do kupienia właśnie w Tesco. Tam na pewno. I to jest właśnie taki płyn do czyszczenia łazienki. On jest taki właśnie wielozadaniowy. I to jest aluminiowa butelka, do której się kupuje taki wkład, który jest właśnie w szklanej butelce. I to należy po prostu wlać cały ten wkład, ten koncentrat i uzupełnić. O, tak jak tutaj jest. Gdzieś wam to pokazywałam. Uzupełnić wodą. Także fajna sprawa, bo tutaj nie ma plastiku, a ten produkt też naprawdę się bardzo fajnie sprawdza do czyszczenia łazienki, ładnie pachnie, ale tak delikatnie nie wchodzi, wiecie, gdzieś tam w nos po prostu, że zaraz aż cała głowa boli, także tego używałam właśnie do łazienki, między innymi, to będą już jakieś tam domestosy i inne rzeczy, ale tak, to chowam i biorę się za odkurzanie. Stawiłam właśnie wodę na kawę, bo tak myślałam, że akurat jak sobie umyję podłogi, to będzie chwilka na kaweczkę i na następny odcinek, żeby sobie jeszcze włączyć chociaż na chwilę. I tutaj odkurzacz, który kupiłam, bo mi kiedyś właśnie w studiu klientka polecała, która też miała dosyć leniące się psy. Miel 2. Ja mam już od kilku lat mam ten odkurzacz, naprawdę mi się mega, mega sprawdza. Tutaj tylko jedyne co, no to należy sobie jakiś czas dokupić te worki do niego, ale ale one są często na promocjach na eBayu, czasem się zapomnę, to po prostu robię tak, że wystrzepuję ten wcześniejszy worek, który miałam i też go użyję jeszcze, zanim przyjdzie mi zamówienie. I ogólnie tak patrzę na ten mój dywanik, który jest pod toaletką, to już od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem po prostu wymiany go, bo już jest taki po prostu zbabrany, zużyty, ale nic nie wpada mi fajnego w oko, także muszę częściej chyba zaglądać do TK Maxa.
I po całym sprzątaniu siedzę sobie i oglądam dalej pracujące mamy. I tutaj zauważyłam kolejną torebkę z polenta. To jest ta sama torebka, którą ja zamówiłam, ale odesłałam z powrotem, bo po prostu no, w ogóle nie spełniałam moich oczekiwań i stwierdziłam, że wolę ją właśnie odesłać. To jest ten taki. Tak naprawdę musiałaby. Czekajcie, cyk, może pół sceny wcześniej. To jest ten taki półksiężyc, właśnie czarny hit polen. O, czemu teraz nie pójdzie? No, ładuj się. O, widać. Już jest. Nie, że jakoś późno, ale idę już się kąpać, ogarniać. Przez chwilę myślałam, żeby sobie włosy naolejować na noc, ale chcę mieć włosy dopiero jutro. Nie jutro, jutro sobie wieczorem zaolejuję. Jutro samopalacz, także muszę je przetrzymać, po prostu sobie jutro zrobię przylis. Myślę, że nie jest aż tak źle, bywało gorzej, ale ostatnio wam pokazywałam to serum z Number 7, że teraz używam i faktycznie używam go i rano, i wieczorem, po dwie pompki. I co zauważyłam, to, że na pewno szybko się wchłania, to jest bardzo lekka, żelowa konsystencja. Nie podraży, nie żadne krostki, żadne nic tutaj mi po nim nie wyskakuje, więc będę kontynuowała tutaj testowanie. I rano używam właśnie to serum na umytą buzię i później krem z taczy, a wieczorem używam właśnie to serum i na to mam kilka kremów do wyboru, także sobie mieszam, testuję, sprawdzam właśnie, czy po niczym mnie tam gdzieś, wiecie, nie uczula, nie wysypuje, także na razie jest ok, więc pewnie za jakiś czas dam wam znać. Akurat się bateria przekreśliła, także to już ta pora, żeby kończyć tego vloga. Jestem z siebie bardzo zadowolona, że właśnie udało mi się zrobić wszystko, co miałam zaplanowane, że jutro myślę, że też będę dla was nagrywała vloga, także widzimy się pewnie pojutrze w kolejnym filmiku, także buziaki, pa pa.